Ale to wiesz, to tam ostatnio też dzwonił i to jest fajne, to jest spontan. Właśnie, na żywo telewizja. Na żywo, telewizja na żywo. Wszystko na żywo, witamy. Jesteśmy znowu po praktycznie roku już z Kubą Knapem. Ja jestem Kmieciu, Blender Art. Kuba, co się u ciebie zmieniło przez ten rok? U mnie fryzura na przykład i to, że dorobiłem się tabletu zamiast kartki i długopisu. Witam cię Kmieciu, witam państwa. U mnie się zmieniło dużo bardzo. Ja na przykład dzisiaj mija równo 5 miechów od początku mojej trzeźwości. Akurat tak się składa, że wyszedł tego dnia dzisiejszego klipon kręcony w mój ostatni melanż alkoholowy. Więc fajna wspomineczka. A poza tym, no w chuj stary życiowe, ogarnięciowe sprawy, nie? Chociaż powiedzmy, że ja i tak dużo działałem w poprzednim życiu, ale teraz działam jeszcze więcej, mi bardzo dobrze się działa w ogóle, nie? A tak poza tym, jakby sposobem życia, to się nic nie zmieniło, nie? Cały czas, cały czas to samo. Słuchaj, właśnie uporządkuj od razu, o co chodzi, bo dzisiaj 3 kawałki łącznie wyszły, tak? Z tego, co gdzieś mi ktoś tam coś nadał, bo ja dzisiaj byłem tak poza social media, dostałem tylko cynk, że coś powychodziło. Mówisz, że jeden to jest właśnie klip upamiętniający wiekopomną chwilę ostatniej najebki. Wcale nie planowałem tego, że to będzie ostatnia, nie? Potem jakoś tak do mnie dotarło. A wyszły 4, to jest taka epeczka czterokawałkowa, co się nazywa i po Baywatchu. Taka, wiesz, na zamknięcie, taka puenta całego Baywatcha, nie? Powiedzmy. Okej, to odsyłamy, sprawdźcie sobie, posłuchajcie. Bay with a Mission. Jakby rozkładając tutaj na czynniki pierwsze, sam tytuł. Jaka jest misja Beja Jakuba? Tak jak każdego Beja. Wytrzeźwieć. Kurwa, no. Wiesz, rozwiązanie zagadki. No, aczkolwiek na przykład ostatnio się dowiedziałem, że w Łodzi Bay to jest, się mówi na ludzi z bogatych domów, nie? Na przykład, a tutaj oczywiście chodzi o Menela, ja niejasności wszelkie. Nie, no to u nas Bay też jest raczej rozrywkowym chłopakiem, czyli można powiedzieć, że abdykujesz z tronu Beja. Nie, wiesz, no kurde, jest tak, że ten tryb życia się rządzi swoimi prawami, a tam alkohol oczywiście był znaczną częścią, ponieważ tak se żyłem, ale tutaj jeszcze dochodzi wiele innych spraw jakby pozaalkoholowych do tego trybu życia, nie? Gdzieś tam sobie hasanie po obrzeżach systemu i układanie swojej bajeczki życiowej jakoś tak właśnie z dystansem, powiedziałbym, do nurtu głównego, nie? No właśnie, ale widzisz, twoje poprzednie płyty, tak samo jak Baywatch, wspomniałeś w wywiadzie dla Nuance, chyba dokładnie to był ten wywiad, że Baywatch też był pisany w duecie z alkoholem tak naprawdę. No i nie boisz się, że w jakiś sposób stracisz ten vibe swój? Ani trochę, stary. Ja też jestem teraz już po solidnie przepracowanym, de facto, wiesz, od końca nagrywek do Baywatcha, to był czerwiec, lipiec zeszłego roku. Ja już popełniłem w chuj nowych numerów i absolutnie czuję właściwie, że ten mój naturalny vibe wraca. Jakby, wiesz, razem z kontrolą, nie? Kontrola instrumentu mi wraca po prostu i jakoś odzyskuję też i spokój ducha i to wszystko, co lubiłem kiedyś i mi wtedy pomagał w tym alkohol, a potem zaczął przeszkadzać i teraz odzyskuję to na trzeźwo, nie? Więc odwrotnie, ja czuję, że to teraz mi pomaga w uzyskaniu vibe'u odpowiedniego. Jestem bardzo ciekawy, bo kurczę, no dla mnie Knap i nagrywki Knapa to jest właśnie też alk i w kawałku właśnie Mówią mi znów, to przecież kurczę, no gdyby nie ta flacha, to przecież nie byłoby tych historii wszystkich. Byś się zdziwił, kurwa, nie? Jest jeszcze dużo takich historii bez flachy w tle, oczywiście, nie? Właśnie na tym polega... I o tym usłyszymy teraz na kolejnych? Bejowski tryb, no, że wiesz, ta... No cóż, ona była automatycznym dodatkiem, a przestała być automatycznym dodatkiem a życie trwa dalej, nie? Na podobnej fali jakby. Okej, okay, powiedz mi, macie taki kawałek Skąd przyszli, nagrany razem z Łysążim i z Mielonem. Jak doszło w ogóle do tego, że Ninja zrobił wam ten klip? Bo to Ninja, prawda? Zrobił ten animowany klip wam.
no cóż, zadzwoniłem do niego i powiedziałem: Ninja, musisz zrobić klip do tego kawałka. Nie, bo ja wiesz, ja widziałem produkcję Ninja, takie animacyjne wideo, z którymi on się nie wyświetla i... No właśnie, bo ja nie byłem świadomy, że on takie rzeczy robi. Ja wiem, że on rysuje, nie, i robi to zajebiście, natomiast nie widziałem nigdy animowanych rzeczy takich. No wiesz, to jest ukryty geniusz, nie, tam tkwi w Opolu i chciałem trochę wyciągnąć go dla szerszego grona, nie, i ja jestem, kurwa, to jest jeden z moich ulubionych klipów w ogóle, jakie żeśmy zrobili, nie. No tak, bo rzadko się spotyka w sumie klipy robione, wiesz, animacje, nie, zawsze jest machanie łapami do kamery, czy jakiś tam, powiedzmy, inny koncept, fabułka i to wszystko. Baywatch pisałeś na emigracji. Nie w Olsztynie. Tak, no. Na emigracji w Olsztynie. Nie było ci trochę żal później opuszczać tego Olsztyna, wracać znowu do Warszawy? Nie, ja wręcz tym wyjazdem się upewniłem, stary, że tam w Warszawie jest moje miejsce, nie? I aż stęskniłem się w pewnym momencie za tym, wiesz, za takimi rzeczami, których bym nie przypuszczał, że się stęsknię za nimi, nie? Jak za tym tempem na przykład. Albo za tym, że muszę sobie do studia pojechać ten kawałek dłużej i tymi, powiedzmy, trzema środkami transportu, a nie sobie 15 minut przez piękny park przejść. Chociaż to było cudowne, nie? Oczywiście, ale no nie. Bardzo mi pomógł ten wyjazd w ogóle na wielu płaszczyznach i z powrotem do Warszawy też mi pomógł. I z takim powrotem już na pełnej petardzie, nie? No tak, pomógł też tam... Chyba tam poszedłeś na odwyk, tak? Właśnie w Olsztynie? Nie, ja poszedłem w listopadzie już w Warszawie. Okej, bo chciałem cię zapytać, czy... Pamiętam, rok temu rozmawialiśmy też, powiedziałeś, że bardzo wspiera cię w ogóle twoja mama i zresztą pokazywałeś mi po wywiadzie SMS, który ci wysłała właśnie też... To było ten SMS sławetny, to się mogę pochwalić, nie? Tak. Tak, kurde, dostałem propsy od Urszuli Dudziak za kawałek pod tytułem Baywatch Emission, więc ja pozdrawiam panią Ulę i dużo zdrówka i szczęścia życzę. No właśnie, ja chciałem cię zapytać, czy twoja mama, wspierając cię, ona nie miała takiej chwili, że naprawdę się przestraszyła, co z tym jej bejem będzie? Kurde, nie, myślę, próbowała gdzieś tam milion, cię, kurczę, stary, ściągnąć na jakąś bardziej taką, wiesz, wydeptaną ścieżkę. No ale widzisz, no ja no, na pewno miała iść, znaczy inaczej, no, wiem, że miała i wiem, że ściągała na tą ścieżkę ile mogła, no ale ja już jestem, kurde, knapem, nie od wczoraj. I cóż, ja mam swoją misję, nie, życiową i niepowstrzymanie ją kontynuowałem. No. Ta płyta jest też Baywatch, o Baywatchu mówimy. Baywatch jest też takim trochę rozliczeniem sceny rapowej i w jednym kawałku jedziesz jak czołg i troszeczkę rozliczasz tych raperów. Powiedz mi, ty nie masz takiego chyba za dobrego zdania o tych raperach teraz. Takie mam wrażenie. Jakby... Inaczej, wiesz, nie generalizujmy, stary, nie, to tak jak w życiu, no, ja też jak zaczynam zwrotkę, kurwa, od inwektywy, no to kieruję ją do tych, których nie lubię, nie, ja nie mówię, ilu ich jest i czy to nagle się stają wszyscy, jest paru, jak nagrałem kawałek jak czołg, to do nich adresowałem ten numer, nie, w sensie do jakichś tam irytujących mnie, kurwa, jak drzazga we fiucie, kurwa, grajków sezonowych, nie. Ale to nie korci ciebie, żeby tak właśnie strzelić gdzieś tam konkretnie? Wiesz, wycelować? Co, ja, wiesz, rap dla mnie jest czymś takim, że ja se mogę upust emocjom, kurwa, dać w jednym traku. Ale żeby jakoś tak prowokować ten, to tak jak w życiu, stary, nie? Mistrz kazał unikać niepotrzebnych walk, nie? Walek nawet. Jak wściekły wąż mówił. Dokładnie. No. Bo dostało się rykoszetem też troszeczkę słuchaczom rapu. Między innymi tam też w tekście na przykład, że chwile oglądają przez ekran smartfona i tak dalej i... Chciałem cię zapytać, czy ty nie uważasz, że ci słuchacze właśnie oni są takim paradoksem samym w sobie, bo oni słuchają kawałków, w których są punktowani w jakiś sposób, ale oni się tym jarają. Czy to do nich nie dociera, czy... Bo wiesz, ciężko jest to troszeczkę ogarnąć, że jarają się tak naprawdę jakąś tam smutną prawdą o sobie. Wiesz, no to jest cięższa psychologiczna rozkmina, nie? Ja myślę, że to pytanie mógłbyś zadać Tedemu na przykład i byś się dowiedział dużo więcej niż ode mnie, nie? Bo ja ci nie powiem, bo tam jeszcze jakieś, wiesz, dobre serce we mnie się odzywa, nie? No ale nie, no kurwa, no.
to są, widzisz, takie mankamenty, które mnie irytują, nie? Jak mi stoi w pierwszym rzędzie, gościu mnie nagrywa, to ja się nie cieszę, że on, kurwa, to wrzuci na Facebooka i będzie, to tylko mi smutno z jego powodu. Wiesz, o co chodzi? Mnie wkurwia to, że on tego nie rozumie, że mógłby se poprzeżywać razem z nami tutaj sytuację, kurwa, fajną, tylko ma zamkniętą swoją perspektywę w tych, kurwa, 4,5 cala, nie? Wiesz, to mnie smuci, jakbym ja... Kurwa, współczuję mu bardziej niż ten i to współczucie mnie de facto mnie wkurwia, nie? I dlatego ja muszę o tym nawinąć, stary. No tak. Masz też kawałek pod tytułem Czujesz i to jest w zasadzie taka ciekawa rozkmina, która została mi podrzucona od damskiej części twoich fanów, fanek. Czy w kawałku Czujesz, twój refren, to jest polemika z kawałkiem Mady Tłum? Bo tamten refren... Kojarzysz, tak? Tak, no oczywiście, ale nie. Znaczy, być może jest nieświadomą parafrazą, nie? Czy tam polemiką. No ale tak to jest, stary, że wiesz, jak se piszę szczere rapy, to one najczęściej są odpowiedzią na coś, nie? Na jakieś głosy z mojego życia, nie? Czy są to, najczęściej są to głosy osób z mojego bliskiego otoczenia, de facto, nie? A potem jakieś dalsze, ale siłą rzeczy ja odpowiadam na to, jest energia zwrotna, nie? Ostatnio Red Bull też opublikował listę twoich 10 według nich chyba najlepszych, najciekawszych kawałków, a ja chciałem zapytać ciebie w zasadzie o dwa kawałki. Jaki jest kawałek, który jest według ciebie twoim najlepszym kawałkiem i jaki jest kawałek, który jest dla ciebie najważniejszym kawałkiem, jaki nagrałeś? Najlepszy to jest mój następny, a najważniejszy, kurwa, to mój poprzedni chyba, nie? Tak, okej. Enigmatycznie tutaj. No to tak życiowo, nie? Wiesz, kurde, najważniejszy ruch to ten, który żeś wykonał jako ostatni w życiu i to musisz brać poprawkę na to. Nie wiem, wiesz, co z takich kawałków mogę wyróżnić ci Wise Life, który tak naprawdę, wiesz, przez refren prosty może gdzieś tam nie dociera do ludzi tak, jak dotrzeć miał w założeniu, a od tego kawałka de facto moje podejście do życia się cholernie mało zmieniło i tam jest taka definicja a propos, kurwa, zarabiania hajsu, na co on ma iść i dlaczego my chcemy hajs ten i dlaczego my chcemy go wydawać po swojemu, a nie gdzieś indziej. Więc tak, jest to kawałek o hajsie i się nie zmieniło moje podejście do hajsu od wtedy. Chciałem wrócić jeszcze do Kępa. Na Kępie się spotkaliśmy, brałeś nawet udział w bitwie kępowej. No. I była taka sytuacja, że w pewnym momencie, oczywiście było to z przymrużeniem oka i tak dalej, ale spiąłeś się na jednego z uczestników. I chciałem cię zapytać, no bo wiesz, kurde... Kopa w dupę dostał. Kopa w dupę. Bif jest bif, bitwa jest bitwa. I wiadomo, że tam mięchem chłopaki rzucają i czy to była jakoś tam naprawdę jakoś się to coś tam ruszyło, to co nawijał, czy to był jakiś jeszcze zamotany bej w amoku, który coś tam sobie, wiesz, show porobił. Nie, ja naprawdę mnie to ruszyło, stary. To jest z mojej miłości do kempa, ale takiej, kurde, hip-hopowej miłości, bo ja na kempie byłem 8 raz w tym roku. I wiesz, gdzieś tam między tym wszystkim, co złe można tam zauważyć, jest, kurde, tam w chuj dobrych rzeczy do zauważenia. I ja jakby, wiesz, z freestyle'owym świadkiem chyba więcej, że wódki wypił w życiu niż z nimi freestyle'owałem, nie? A bo mnie jakoś nie ciągnie do tego typu hip-hopowych zajaweczek. Ale ta bitwa o kemp zawsze mi się kojarzyła, gdzie ja pamiętam z namiotów jeszcze, że tam była frajda, kurwa, śmiesznie było, wiesz, byli ziomki, co się znali i to była taka kempowa atmosferka utrzymana, nie? A w tym roku jakieś nastąpiło przegięcie właśnie bagiety i wiesz, wyzywanie się na najniższym poziomie, kurwa, gdzie oni tu w klubach w Polsce se mogą to robić, nie? Ja ich tam nie oglądam ich, nie? Ale jak... Na kempie to się dzieje, to zareagowałem w imię kempa, nie? Wiesz, w imię hip-hopu. W imię miłości i funku musiałem skopać dupę gościowi, co przegrał bagietę. Jedynie Krycha trzymał poziom. Nie, no tak też nie można mówić, aczkolwiek uważam, że tam, wiesz, udało mi się wskrzesić tego ducha kempa i Krycha zrobił to w sposób, wiesz, absolutnie stuprocentowo kempowy, nie? No na pewno go nie zapomnimy. No na pewno.
Słuchaj, ludzie mówią różne rzeczy i mówią też, że z Jorgusiem Killerem było bardzo fajnie. I pytanie, czy w ogóle coś się święci jeszcze z Jorgusiem? No stary, dzisiaj nagraliśmy numer na Jorgusia na bazie, na bicie Jorgusia, więc tak, będą rzeczy z Jorgusiem i te klimaty wrócą na bank, nie? No, Baywatch był orką taką trochę u mnie i potem było trochę u Goru zostawione, oczywiście nie rok, tylko kurwa, 2 tygodnie powiedzmy. I zasiałem nowe, nie? I już. To jest już takie zasiane pod nowy projekt cały, czy coś luźnego? Po prostu sobie póki co nagrywacie i myślicie? No, co projekt, jest w drodze, projekt jest w drodze. Wiesz, już wykiełkował to mało powiedziane. Nie? No dobrze, to czekamy. Jakieś daty mniej więcej można już rzucać? Jeszcze nie, nic można, nie rzucamy. Nie można. Zakazujemy. Razie, wiesz, zakazujemy dat. Okej, słuchaj. Zbliżamy się do końca. Ja sobie tak wrzuciłem u siebie na fanpage'u pytanie, czy ktoś coś by ciebie chciał zapytać. Niestety nie było pytań, bardziej ze względu na to, że po prostu mój profil jest mało popularny. Natomiast jedno pytanie zostało tam zadane. Kolega mój pytał, ja powiedziałem, że ja zapytam mimo wszystko. Kolega zapytał o numer telefonu do twojej siostry. To sam się zdobądź, gościu. Proste, widzisz. Niestety nie ma tak łatwo. Kuba, okej. Okay. Kończymy powolutku. Ja chciałem cię tylko tak na koniec zapytać, właśnie co dalej, czy w jakim może stopniu działacie albo chcecie działać jeszcze nad osiedlowymi liniami lotniczymi, bo to jest projekt, który ja szczerze mówiąc bardzo mi podszedł i szczerze mówiąc chciałbym usłyszeć jeszcze drugą część. Czy można liczyć na to w jakiejś najbliższej nasze przyszłości? Nasze szlaki życiowe muszą się skrzyżować raz jeszcze ponownie, nie? I musimy złapać wspólną trajektorię, stary, nie? I wtedy się ruszy. A póki co myślę, że nikt nawet nie planuje tego, bo faktycznie żeśmy się gdzieś tam rozjechali i po mapie, i z banieczką życiową po prostu, nie? To ja gorąco namawiam dzisiaj ciebie, 22 kwietnia, Adasia będę namawiał, bo też będę z nim rozmawiał. Kuba, wielkie dzięki, powodzenia życzę dzisiaj na koncercie. Dzisiaj jest koncert w Poznaniu, gra JWP i Kuba, będzie też Emil grał. Na dzisiaj wszystko, bardzo tobie dziękuję. Ja również dziękuję. I do następnego, mam nadzieję. Do następnego, a jak?